Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 22 październik 2022 rok. Jest to wiadomość skierowana do wszystkich, także do wszystkich dowodów plastikowych, korporacyjnych, osobistych, do wszystkich plastikowych paszportów różnego typu, starych paszportów, nowych paszportów, jakichś takich super nowych i tak dalej, oraz do wszystkich władz korporacyjnych III RP, do wszystkich władz tym bardziej ukrytych, ściśle tajnych, podziemnych, nadziemnych, na poddaszu, takich, które nie wychodzą z kryjówki i tak dalej. Takich super tajnych, że nawet nikt o nich nie wie, jakichś jednoliterowych służb trzeciej RP, albo zeroliterowych, albo nawet w nazwie te służby mogą mieć minus jedną literkę, takie super zakamuflowane, takie tajne, że aż czaszka paruje. Oraz także do wszystkich władz konstytucyjnych, tych naziemnych, widocznych, trzeciej RP, do 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego Beata Szydło, bo nigdy nic nie wiadomo, co w trawie piszczy, więc trzeba w zgodzie żyć z Beatą Szydło, bo może tutaj wrócić i być na świeczniku na przykład, albo w telewizorni już pojawić się, lub i być może zastąpić Pinokia, no nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Taki mamy klimat. Czy leci z nami pilot Kevin, sam w domu Houston, mamy problem. I różne takie inne pożekadła ludowe i nie tylko. Być może trzeba będzie zacząć używać. Jarosław Kaczyński, który już jest podobno zwykłym posłem, nie wiem, wtajemniczone wiewiórki powiedziały mi, że tam jakiś kot uciekł, taki kici-kici, miau-miau, że tam jakiś kot uciekł z Żoliborza, zwiał po prostu przez otwarte okno, więc tylko już tam w jakiejś takiej willi, tylko puszki puste i pełne po karmie dla kota lub dla psa albo dla wieloryba zostały, a już kota tam nie ma, więc no cóż. Nie wiem, czy wymieniłem. Andrzej Duda, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i wszyscy, wszyscy, wszyscy dokładnie, którzy są na liście płac trzeciej RP. Dobrze. Dzisiaj taka bardzo ogólna wiadomość, zima się zbliża i tak dalej. W związku z tym różne widać niedociągnięcia naszych umiłowanych przywódców. Serdecznie pozdrawiamy wszelkie te istoty, które takie fajne określenia do publicznej wiadomości tutaj nam podają, żebyśmy używali, więc właśnie używam niniejszym różnych fajnych określeń, które nie są moją własnością, a ja tylko je zapożyczam i używam, za co z góry dziękuję i serdecznie jeszcze raz pozdrawiam twórców tych różnych określeń internetowych i tak dalej, które tutaj być może w większej ilości będę używał, żeby określić takie czy inne sytuacje i patologie w takim czy innym bantustanie lub krainie szczawiu, mirabelek, najdroższych autostrad, przepłaconych pendolino, stadiony, które są zbudowane na 3,5 mecza, a
albo na 2 mecze, 0,78%, bo tak mniej więcej wychodziło. Jakieś takie te autostrady, których kurczę, otóż mają 10 lat, tak? Bo one na Euro 12 były budowane, tak? Te wszystkie drogi wolnego ruchu lub szybkiego, autostrady i te sprawy, więc już one mają już taką drugą pięciolatkę socjalistyczną, mogą zaliczyć, więc już tak do remontu może te wszystkie. No więc taką macie jakość tego wszystkiego, że no właśnie nie komentuję tego. Dobrze, czyli idzie zima, widać niedociągnięcia systemu, nieudolność naszych przywódców, którzy tutaj niby nieba mieli nam przychylić jakimś takim super, kurczę, najlepszym zarządzaniem. Tam w CV wszyscy mają tyle tam doświadczenia, tyle różnych szkół i kursów, szkoleń, uniwerków tam wpisanych w tym CV. Oczywiście, że oni tam niby kończyli zagraniczne jakieś tam samolotami, te kilometrówki autami robili do tej całej Unii na te swoje szkolnictwo, na zaliczenia, na egzaminy, na jakieś takie prace, kurcze, co najmniej profesorskie i tak dalej. Tych uczelni tam mają MBA jakieś, nie wiadomo jakie, wszystko mi się merda te literki z tych różnych, no, kierunków, które nasi, znaczy nasi, nie nasi rządzący pokończyli. No i tak, no widać jak zarządzają takim czy innym bantustanem albo krainą wcale nie historyczną lub wcale nie geograficzną i tak dalej, że takie memy widzę na Facebooku i nie tylko, że ten węgiel taki jakiś niepalny, ale jak ten węgiel niepalny, to o małej kaloryczności, to na dłużej starczy, nie będzie pożaru przy nim, przy tym węglu, co tymi statkami niby tam gdzieś z kosmosu, albo z Księżyca, chociaż z Księżyca też, co nam jest z trzeciej strony świata, tam jechał, płynął wodolotem, kurczę, dronami, te całe statki węgla tutaj do Polski, te... No właśnie. No więc po prostu można kupić węgiel, ale skąd i o jakiej kaloryczności, bo na giełdzie po prostu są towary o różnej jakości po prostu, więc można kupić byle jaki węgiel, byle jakie wszystko, więc być może jakoś tam, no, nasi kochani rządzący i tak dalej coś tam gmerali. Dlatego niniejszym informuję wszystkim, a tym bardziej trzecią RP, że widząc po prostu bałagan w ocenie mojej grupy doradczej zagranicznej, wielu grup doradczych zagranicznych, którzy mają łeb na karku i kumają różne inne bardzo skomplikowane rzeczy, to po prostu no tego się nie da kupić, co rządzący w Polsce chcą mi sprzedać, że oni chcą tutaj, wiecie, rozumiecie, towarzyszki, towarzysze, 700 plus plus VAT, tak? Czy nie, nie, jak to było? Bo tam te różne waloryzacje, podwyżki i tak dalej, to plus to ma być chyba 750 już miało się zrobić tego plusa. To by była realna wartość nabywcza tego, co tam było gdzieś tam 2016 rok, czy jakoś tak. Więc te plusy, minusy, już tam 900 plus, świnia minus, cela więzienna minus, przesłuchanie takie, no, skuteczne plus, wyrok dożywocia minus, za różne tego typu rzeczy, więc no właśnie widać pełen obraz takiego czy innego kurwidołka, jaki właśnie być może część istot już dostrzega, że jest tak, a nie inaczej.
od być może 3 lat, ale już tak prawdę mówiąc od dawna. Więc jak naprawdę kumata Polonia, która bacznie obserwuje to, co się dzieje w takim czy innym słowiańskim bantustanie, no po prostu aż sobie włosy z głowy rwie, więc oni są łysi po prostu i dlatego łatwo rozpoznać tych, którzy być może bardziej rozpoznali obraz tej patologicznej rzeczywistości niż inni i mają mniej włosów na głowie, albo bardzo mało, albo bardzo krótkie, no albo w ogóle nie mają włosów na głowie, albo nawet cebulki mają wyrwane i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu, jeśli ktoś chce w moim imieniu jako suwerena sprawować władzę, to po prostu musi się mnie słuchać, musi wszystko co do milimetra wykonywać to, co ja powiem i bierze według umowy, która byłaby sporządzona, co do milimetra odpowiedzialność za to, co robi i za wszystkie decyzje. Tak, aby uniknąć po prostu wprowadzania mnie, suwerena, w jakieś koszty, kłopoty, straty finansowe, straty emocjonalne, straty życia, straty czasu, straty energii życiowej i tak dalej, i tak dalej. Więc uprzejmie wszystkich informuję, że debili albo jakiś sukin kotów, albo wariatów, albo jakiś istot, które mózgu nie mają w środku, tam w tej pustej czaszce, bo tak czasami może być, lub zupełnie nic nie kumają lub nie chcą kumać, albo działaliby w złej wierze zupełnie i tak dalej, a niby mieliby reprezentować moje życie, moje interesy, moje dobro, moją przyszłość, mojej rodziny, świetlaną przyszłość moją i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to na kopach by po prostu wylecieli te wszystkie osobniki lub osobniczki, takie czy inne, i od razu zostaliby jak najsurowiej ukarani i od razu ponieśliby bardzo dużą odpowiedzialność, także finansową i każdą inną, za wszystkie pomyłki ich, jeśli by sprawowali władzę w moim imieniu i dopuściliby się do tego typu różnych brzydkich rzeczy, niedociągnięć, matactw, kradzieży, kłamstwa, oszustwa, tego typu różnych nieciekawych rzeczy, albo by działali dla ewentualnie moich wrogów, przeciwników, jeśli tak by się wydarzyło i tak dalej, albo byłaby to jakaś taka kosmiczna zmowa różnych moich doradców, którzy no chcieliby mieć dobre wynagrodzenie ode mnie, a ich celem po prostu byłoby, aby mnie wydymać jak najszybciej, jak najwięcej, jak najdłużej i tak dalej. Dlatego też przyglądając się w miarę uważnie temu, co robi ekipa zarządzająca pomiędzy Morzem Bałtyckim a górami, pomiędzy rzeką Bug a Odrą, Nysą Łużycką i tak dalej, po prostu nigdy czegoś takiego bym nie kupił, czyli takiego towaru, takiego badziewia, bo zarządzanie, praca administracyjna, po prostu to jest praca, doradztwo, praca umysłowa, przygotowywanie planów biznesowych, strategicznych, to jest praca, to jest załóżmy usługa, umowa o dzieło, tak można byłoby to określić, ale no to kosztuje
dość dużo energii życiowej, czasu, pracy umysłowej, pracy komórek mózgowych w odpowiednim kierunku. Byłoby fajnie, gdyby te komórki mózgowe pracowały, żeby jak najefektywniejsze to były te działania i najlepsze decyzje. Ale jeśli jakieś grupy biznesowe czy doradcze miałyby ze mną umowę na to, że ja im oddaję głos wyborczy, na przykład to jest case study number one, przypadek numer jeden, że jeśli miałbym jako suweren, który sam sprawuje władzę, podpisaną umowę, że ktoś będzie mi nieba przychylał i wszystko robił w moim interesie i chciałby mieć fajne pieniądze, fajne zarobki, a działałby na moją szkodę albo jego jakość pracy byłaby po prostu byle jaka, no to po prostu natychmiastowe aresztowanie, kop w dupę, za kratki, ciężkie, skuteczne przesłuchanie i natychmiast odpowiedzialność maksymalna swoim lub swoimi wszystkimi majątkami i tak dalej. I pełna kontrola takiej pracy w każdej sekundzie, w każdej pół godziny i godziny pracy, więc taki osobnik byłby kontrolowany poprzez 8 godzin pracy 8 razy, tak aby wykluczyć możliwość popełnienia pomyłki przez takiego osobnika, który w moim imieniu sprawowałby władzę. Więc jak widać, te wszystkie jakieś preparaty około medyczne i tak dalej, no to nie komentuję tego, bo na wiele programów to by było, na wiele artykułów prasowych, rozprawek, prac naukowych, profesorskich, habilitacyjnych i tak dalej, że po prostu było to no, bardzo szkodliwe. Ja tego od początku nie kupowałem, tej narracji, i nikt mi jej nie sprzedał, ponieważ nie kupiłem po prostu przez 3 lata tego, bo miałem swoje zdanie właściwe o tym wszystkim i się okazało, że intuicja i różne porady istot, które kumały od początku, o co chodzi, były właściwe. A nie trudno było zauważyć, że będą tam różne kombinacje alpejskie, matactwa, krętactwa, wprowadzanie w błąd, oszustwa, świadome zmowy, jakieś takie korporacyjno-podobne i tak dalej, a skutkiem tego po prostu właśnie miało być to, co jest. Tylko że ktoś na tym mocno zarobił i powiększył swoje wpływy, swoją władzę i na całe setki lat być może, ponieważ jeśli zdrowie ludzkości się pogorszyło poprzez przyjmowanie jakichś dziwnych ampułek z jakąś zawartością, nie wiadomo jaką, bo być może ta zawartość jest opatentowana, tych ampułek, tych buteleczek z jakimiś płynami, ja nie wiem, chemicznymi lub keczupo-podobnymi i tak dalej, więc teoretycznie zgodnie z prawem nie można tego badać, bo to jest zabronione właśnie, więc nikt nie może tknąć po prostu tego lub oficjalnie się wypowiedzieć na ten temat, że tam zbadał te wszystkie kolce, różne cząsteczki, atomy, jakie one mają DNA, jakie schematy chemiczne, jakie wiązania i tak dalej, więc no to jest taka wyższa szkoła wtajemniczenia właśnie i tajemnice prawie że kosmiczne. No dobrze, więc oczywiście, że nigdy w życiu nie zaakceptowałem tej narracji po prostu, która jest, jeśli chodzi o całe 3 lata epoki po covidiańskiej, czy jakoś tak.
i oczywiście następne etapy tej całej zabawy, czyli jakieś takie różne kryzysy, które następują po tym, bo tak to jest tłumaczone, że no kurczę, wiecie, rozumiecie, tutaj towarzysze, towarzyszki i tak dalej, no wiecie, tutaj był jakiś zastój taki medyczny przez te 3 lata, jakaś taka popularna choroba w całej galaktyce, która taką malutką kulkę gdzieś tam, bo to jest malutka kulka, ta cała Ziemia to taka malutka kuleczka, nawet, nie, nawet mniejsza niż ping-pongowa, więc tutaj wiecie, rozumiecie, tutaj no pół galaktyki ta kosmiczna jakieś choróbsko opanowało i te sprawy, więc no musieliśmy zrobić to czy tamto, tutaj łańcuchy dostaw zerwane, a to, że tam są jakieś no preparaty długowieczności powodujące, że ta ampułka będzie przydatna do spożycia jakiegoś keczupu, czy coś, będzie 100 lat, to tam wiadomo, że muszą być metale lekkie, bo wiadomo, że tam nie mogą być metale średnie lub metale ciężkie, bo ta ampułka byłaby zbyt ciężka, gdyby tam były jakieś metale ciężkie, tylko po prostu muszą być metale lekkie, żeby nikt się nie pokapował o co kaman i żeby no, to było w miarę przyjazne, takie, nikt nic nie podejrzewa, więc taka ampułka musi być lekka, jeśli chodzi o zawartość, więc tam nie może być żadnych ciężkich metali, tylko muszą być lekkie metale na przykład. No więc ta rzeka Odra, o, to, tam też, no, no wszyscy kurcze wiedzą, że rzeka Odra tam, no, że tam metali ciężkich nie było, bo one by osiadły na dnie i ktoś by je złapał, zbadał i by, no, no kurcze chłopaki, no tam jest dużo metali ciężkich w tej Odrze, tam te ryby seppuku, harakiri, tam no samobójstwo te ryby popełniły, nie oglądając telewizorni, tak same jako z siebie te ryby, no, targnęły się na życie w tej Odrze i tutaj, wiecie, rozumiecie, tutaj prąd odcięty, węgla nie ma, bieda, nędza, chleb po, nie, chleb po 8, nie, to po 10, bo tak się mówi, że chleb po 8 i tak dalej, więc po prostu nigdy oczywiście widząc, jak to wszystko działa, no nie akceptuję tego i nie kupuję tego wszystkiego, bo jestem świadomy tego, że to jest przeciw mnie i że ja bym po prostu sam, po prostu, gdybym miał taki kraj jak Polandii na przykład, to sam w pojedynkę tu i teraz mówię wszystkim, żebym rządził znacznie lepiej, uczciwiej bym rządził, zarządzał, sprawował władzę, tak aby każdy był szczęśliwy z grupami moich doradców, oczywiście, bo no być może można było się jakoś łatwo oszukać samemu, jak się nie rozpoznało, że to jest ustawka ogólnokosmiczna z tą popularną chorobą. Ale załóżmy, jeśli teraz Prezio, ten co gdzieś tam wokół jego willi, to tam dużo takich pustych już puszek pokarmie dla kota, czy dla psa, czy dla, krokodyla tych puszek pokarmie, być może dla kota tam jest, to jak Prezio z jakimś takim cyrkiem obwoźnym jeździ od powiatu do powiatu, od wioski do wioski, tam nabija makaron na uszy, różne niestworzone po prostu rzeczy mówi, no to włos się jeży na głowie, albo się nasuwają pytania, czy czasem nie ma Prezio skutków ubocznych jakichś. No, mocno z głową coś tam odlatuje, albo jakieś, no, jakieś badania psychiatryczne, psychologiczne, szczegółowe, jakieś takie super i tak dalej, by się przydało jakoś to ogarnąć dla Prezia, żeby no aż tak po prostu swojej nieudolności, albo to, że odlatuje, żeby tam, no niech tam sobie w domu, do kotów, do psów, czy do, o, że jak ma krokodyle, o, że jak Prezio ma krokodyle w domu, to niech tam do nich te przemówienia tam, do kotów, niech tam w tej willi sobie tam mówi, ale niech te
koty tam, psy słuchają Prezia, ale być może one kupią tą wersję wydarzeń, ale no tak średnio rozgarnięty suweren to od 20 lat spokojnie lub od 30 nie kupuje czegoś takiego i mówi nie. Od razu ukarać takich osobników, bo wiadomo, że oni będą zmierzali w stronę negatywną, czyli aby przynieść mi kłopoty i stratę. Dlatego sprawuję swoją władzę samodzielnie, nie uczestniczę w żadnych wyborach, w żadnym cyrku zwanym wyborami i sprawuję swoją władzę w sposób właściwy, bo unikam błędów, które widzę, że zarządzający zasobami ludzkimi w takim czy innym bantustanie popełniają. Dziękuję za uwagę.